Także dzisiaj mówimy o pajęczycach, proszę Państwa. Obrotowe. Radio Koncina. Także proszę z nami. Radą służymy. Radą służymy, proszę, radą. Jak Państwo chcecie wybrać teraz dobrą firmę, to musicie się Państwo dobrze zastanowić. Tak, T-Mobile żre pieniądze straszne. No teraz jak popatrzyłam, jak ten Play się poprawił. Play, normalnie 25 zł plus 10 masz abonament. Cały abonament. Bez limitu, wszystko bez limitu. Jak są na przykład dwa telefony, nie na kartę, tylko może być z karty przeniesione dwa telefony na abonament Play. No to za jeden 25 zł, za drugi 25 zł, to masz już dwa telefony. Zapłacisz 50 zł plus 10 za każdy, to jest 70 zł. Masz miesięcznie dwa abonamenty, człowieku. I masz jeszcze aparat. Także tutaj dopiero się opłaca. Tutaj się to opłaca. Gdy nadaje nasze radio. I że w ogóle to KFM w roku ci ta Barbie Baby Land Strumenta. Także z tego wynika, że firma T-Mobile zciera. A poza tym jest jeszcze głupia organizacja, bo już nieśli raz nam za 180 zł, proszę Państwa, miesięcznie laptop. No to ja już tam jeden laptop mi to organizują, jeden jest zepsuty z firmy T-Mobile, no to myślę sobie, no to może być ten laptop. Taki jakiś nowoczesny, jakieś gry, jakieś to. 180 zł, no kurier nie usługł, ale nie przyniósł tego dnia, co ja powiedziałam. Tylko przyniósł innego dnia, wtedy kiedy no, mnie nie było, Mareczek nie odbierze tego, bo to musi być na mój dowód, na nazwisko, to jest jasne. Co on tu gada, że to na daną osobę, to jest jasne, to nic nowego. No to i dlatego Mareczek też nie mógł odebrać. On się dogada z tym kurierem. Kurwa, ten Mareczek się dogada z tym kurierem. To musi być ta osoba z dowodem osobistym swoim. Także widzicie Państwo, organizacyjnie, jak sprawdzacie, bo sprawdzacie pewnie, jaka religia jest prawdziwa. Która ta religia jest prawdziwa, skoro jedna religia tylko jest prawdziwa? No to trzeba sprawdzać. No. Jeżeli chcesz żyć z Panem Bogiem zgodnie i chcesz poznać prawdę, bo zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły, u mnie na angielskim było takie określenie do przetłumaczenia na angielski. Zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły. No to zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły, że ta firma T-Mobile żre pieniądze, a jeszcze się śmieją tamte dziady w tym jakimś pokoju, jest to infolinia, no to są osoby nieodpowiednie, Jeden facet to gadał tak, gluty miał gardle w nosie i tak niewyraźnie gadał, że w ogóle nie w 5-8. Nie w 5-8, proszę Państwa. Także no niestety. Kurier działa źle, no sam kurier to jest idealny u nas, ale organizacja co innego niesie, o co innego chodzi i chce nie 50 zł, tylko już 200. No ale wzięłam to, zobaczę co to jest. I to żaden biznes, bo jeżeli ja będę musiała płacić 3 lata po 50 zł, telefon jakby na kartę, albo 2 lata po 50, teraz 3 lata po 50 zł, albo rok po 50 i rok po 100, no to co to jest? A dobrze, że już więcej nic nie wziąłem i tak mam za dużo, to ja jedynie o tym wiem, że mam już sporo na to. Ale jeżeli coś się zamawia i coś ma przynieść, to niech on to przyniesie. Jeżeli ona zamawia, to ona ma wszystkie opcje przed nosem już wtedy. Jeżeli ona ma już wtedy wszystkie opcje przed nosem, to tam nic się nie powinno zmienić, a u nich się zmienia. I teraz ile jest takich rzeczy, że kurier odnosi? No oczywiście, że ten laptop kurier odniósł, ten laptop to był wartościowy. A ten telefon to okazało się, że ja mam drugi taki sam, 50 telefonów, to jest bez sensu. No ale zawzięłam, zobaczmy.
naszego, proszę Państwa, wentylatorka tego, prawda, bez ruchu. On powinien się ruszać, no. Gdy nadaje nasze radio. No KFM, no to ci dawali, baby. Ale właśnie jak to się kończy.
co? O! Bo to jest najłatwiej i słodkie. Substancje słodycze czy może mogą być owoce w tym momencie. Szczególnie w kapel owoce nasze letnie. Zjedzmy sobie, co teraz są fajne, są jeszcze inne podobne owoce jeżdżone, mają podobne właściwości. To sobie zjedzmy w ciągu dnia, w czasie upału, warzywa, raczej surowe przygotowane i owoce. Jeśli dobrze zacząć, ja proponuję zacząć od, nie wiem, 2-3 jajek, ale wtedy, kiedy jeszcze nie ma upału. Bo tym będzie człowiekom się chce jeść, zje. Jeżeli na przykład ja zjem sobie, nie wiem, 4-5 jajek na śniadanie, ja nie jestem głodny przez jakieś 6-7, nawet czasami 8 godzin, nawet nie pomyśl o jedzeniu. Czyli jeżeli zjem śniadanie o godzinie 8, no to dopiero zaczynam myśleć około 15-16 o kolejnym posiłku. Przetrącę sobie coś lekkiego, no bo niewiele trzeba. I ewentualnie na kolację mogę usiąść, coś pomyśleć już tak. Wolna głowa po pracy, kupą zerżał, no to mogę sobie coś innego zjeść na samą ochotę. To na zakończenie jeszcze o noc na tym temacie chciałbym zapytać, jak wypocząć po upalnym dniu w sypialni gorąco? Dzisiaj upały będą burze. Temperatura w nocy spada i zimny wietrzyk tańczy po spoconej głowie. Niełatwo się przeziębić, no, prawda? Najprościej mieszkać w dolnych piętrach bloku, jeżeli mieszkam w bloku, ale to nie wszystkim się, udało. To co jest taki proste, są teraz takie fajne, widziałem filmy, mamy wiatrak z taką bryzą. I to jest w ciągu dnia dobre, bo to ładnie schładza w ciągu dnia temperaturę w pomieszczeniu. Są fajne patenty, widziałem też na YouTubie, że się zasłania okna od strony nasłonecznionej. Wkłada się odpowiednio ustawione takie lejki, jakby zrobione nawet z butelek. I w tym momencie dodaje parę stopni mniej, jeżeli wiatr jeszcze pod pójściem, jeszcze musi być wiatr. Także przejrzeć można sposób, jest mnóstwo, tutaj może nie będziemy ich omawiać, ale co dla chcącego nic trudnego. Poszukać, znaleźć, to nie musi być od razu jakaś tam super klimatyzacja. A i klimatyzacja, uczulam. Nie niskie temperatury. Naprawdę, bardzo rozsądnie. Doktor Michał Malarczyk, kardiolog i dietetyk interwencyjny o życiu z upałem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Szybciej. Tędy. Andy Hawk! Koniec! Cięcie, koniec sceny! Jesteśmy bohaterami na planie filmowym, jednak historia to nie fikcja. Dobrze żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy wielu pokoleniom prawdziwych bohaterów. Pokażmy, że pamiętamy również o powstańcach warszawskich. Wyślemy im symboliczne pocztówki. Bezpłatną kartkę możesz odebrać w wybranych punktach Poczty Polskiej i Polskich Linii Lotniczych LOT, kolektorach LOTTO, w Muzeum Powstania Warszawskiego lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. LOTTO zaprasza na wakacyjną strawmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź stryt LOTTO w Miastku i Stegnie na trasie Lata z Radiem. Traf strawki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.strawmania.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Szybciej, tędy. Art! Andy Hawk! Koniec! Cięcie, koniec sceny! Jesteśmy bohaterami na planie filmowym, jednak historia to nie fikcja. Dobrze żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy wielu pokoleniom prawdziwych bohaterów. Pokażmy, że pamiętamy również o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczne pocztówki. Bezpłatną kartkę możesz odebrać w wybranych punktach Poczty Polskiej i Polskich Linii Lotniczych LOT, kolektorach LOTTO, w Muzeum Powstania Warszawskiego lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, minęła 10:30, Michał Przerwa, zapraszam na informację dnia. Zalane ulice, połamane drzewa, podrywane dachy, to skutki gwałtownych burz, jakie w nocy nawiedziły województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie. Strażacy interweniowali ponad 600 razy, prądu nie ma około 35 tysięcy odbiorców. MGW wydało dla całego kraju ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe stopnie ostrzeżeń dotyczą południa kraju, gdzie temperatury będą najwyższe i sięgną nawet 40 stopni. Specjaliści zalecają picie wody oraz nakrywanie głowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nadchodzącymi burzami z gradem. Ostrzeżenia wydano dla województwa śląskiego, opolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Gwałtowne burze zaatakowały również południowe Niemcy w miejscowości Wickenbach. W nocy podczas gwałtownej burzy wyrwane 25-metrowe drzewo spadło na rozbite w tym miejscu namioty. W jednym z nich zginął 15-letni chłopiec, czterech jego kolegów zostało ciężko rannych. Śmigłowiec
wyrazem wysokiej oceny fachowości zgłoszonego przez Donalda Trumpa kandydata oraz przekonania większości senatorów, że nie będzie on ulegał wpływom politycznym, nawet ze strony prezydenta. Jednym z jego zadań na stanowisku szefa FBI będzie bowiem kontynuowanie śledztwa, którego celem jest wyjaśnienie charakteru kontaktów otoczenia Donalda Trumpa z Rosjanami. 50-letni Christopher Wray był zastępcą prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych w latach 2003-2005 za prezydentury George'a Busha. Po odejściu z Departamentu Sprawiedliwości powrócił do prywatnej praktyki prawniczej. Christopher Wray staje na czele biura, które zatrudnia 35 tysięcy pracowników i dysponuje budżetem w wysokości 8 miliardów dolarów. Jego zadaniem jest ściganie sprawców ponad 200 przestępstw federalnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brazylijski piłkarz Barcelony Neymar potwierdził w rozmowach z kolegami z drużyny, że odchodzi z hiszpańskiego klubu. Według mediów przejdzie do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, a sfinalizować umowę miałby w poniedziałek w Katarze. Ukraińskie służby graniczne zatrzymały statek handlowy, który zawijał do portów na Krymie o dalszych losach jednej
się nie bawić. Niemcy się mocno bronili. Odjeżdżały do Wielkiego z jednego światu przez biorę skończonki i wzmacniały swoje oddziały tam na poczcie dalej. Więc musiała władza na jakiś czas przerwać i odpocząć i znowu przygotować nowe natarcie. Byłem już w Machinach chyba 6 rano, kiedy dowiedziałem się, że na Nowego Światu posuwają się w dziurę na plac za Wermona czołgi niemieckie. Wszystkie osoby, które obecnie są na dworcu Bydgoszczy, zapraszamy do naszego wolontariuszy.
4300 osób oddało swoje opiekunki macierzyste, czyli już podzielą się cząstką siebie, czyli pomogło komuś, prawda? Dokładnie. Więc rejestrując się, musimy zdawać sobie sprawę, że ten telefon może być po miesiącu, może być po dwóch, może być po 2 latach, po 10, a może nie być nigdy. A kiedy ten telefon dzwoni, czego się spodziewać? Bólu czy szybkiej procedury medycznej? Krążą różne mity. Tak. Niestety krążą mity, z którymi na każdym kroku staramy się walczyć jako fundacja. Żadnej reklamy, proszę państwa, reklamy dosyć mamy.